Cześć, z tej strony Natalia, a dzisiejszy filmik jest chyba taki dosyć oczekiwany przez wiele osób, bo opowiem w nim o tym, jak tworzyłam swoje perfumy przy współpracy z marką Mo61. Jeżeli jesteście tego ciekawi, to zapraszam Was do obejrzenia dalej. Mo61 to jest taki koncept perfumeryjny, gdzie właściwie każdy może stworzyć swoje własne perfumy. To jest taki koncept, o którym mówiły w swoich filmach już inne youtuberki polskie. Bardzo fajnie oglądało mi się takie materiały, ale pomyślałam, że sama jeszcze nie jestem zupełnie gotowa do stworzenia swojej własnej kompozycji, że chciałabym poznać więcej zapachu, więcej nut zapachowych, bardziej rozwinąć się pod względem węchu. No ale w te święta dostałam na urodziny i jako prezent świąteczny voucher właśnie do tego konceptu perfumeryjnego Mo61 na stworzenie swoich własnych perfum. Dostałam voucher na stworzenie najmniejszej pojemności, czyli 30 ml i właśnie perfumy 30-ml stworzyłam. Na początku może taka informacja, która też pomoże Wam przy tworzeniu tych kompozycji zapachowych z Mo61. Zanim poszłam na stworzenie własnych perfum, to sprawdziłam opinię o Mo61 w Google i Google powiedziało mi, że są osoby, które zostawiły informację zwrotną o tym, że na stworzenie perfum trzeba trochę poczekać. Czyli to nie jest tak, że wchodzisz i od razu zostajesz przyjęty i robisz swoje perfumy. Mo61 też nie prowadzi zapisów do przodu, czyli nie można się zapisać na konkretną godzinę w konkretne miejsce. Ja swoje perfumy robiłam w Galerii Mokotów w Warszawie i wybrałam to miejsce specjalnie, bo wiedziałam, że jeżeli przyjdę i nie będzie dla mnie miejsca, to mogę sobie iść gdzieś indziej i tak też zrobiłam, bo przyszłam o 14 i nie było wtedy dla mnie miejsca, więc poszłam sobie pospacerować po galerii z moim partnerem, byliśmy w kinie, byliśmy coś zjeść, a potem wróciłam i o 17:30 miałam takie swoje miejsce do stworzenia własnych perfum. Być może też fakt, że nie było dużo miejsc, jest związany z ograniczeniami, które teraz mamy. Być może jest to związane z tym, że to był taki moment między świętem a weekendem, więc może to też wpływa na ilość osób. Nie wiem, ale być może taka informacja Wam się w przyszłości sprzyda. Jeżeli chodzi o samo tworzenie kompozycji, to jest bardzo, bardzo przyjemne doświadczenie, bo ten pan, na którego trafiłam w Mo61, był super sympatyczny, bardzo cierpliwy, bardzo miły i wiedział, co robi. Dla mnie to doświadczenie było bardzo, bardzo głębokie, emocjonujące i wyszłam z tej perfumerii cała rozdygotana i nie wiedziałam, co ze sobą zrobić teraz, jak już stworzyłam te perfumy, więc dla mnie to było bardzo silne przeżycie. Nie tylko fajna zabawa, ale też bardzo silne przeżycie. Miałam pewien zamysł na to, jakie perfumy chcę zrobić. Moim zamysłem był ten zamysł, o którym Wam mówiłam już w tym filmiku, o tym, czym pachniałyby moje wymarzone perfumy, więc poprosiłam o zapach siana. Jak w ogóle wygląda tworzenie perfum? Wygląda to tak, że dostajecie słoje z różnymi zapachami, wąchacie korki i mówicie, czy to jest ten zapach, który chcecie w swojej kompozycji, czy nie. I w taki sposób te swoje są Wam dokładane, wąchacie coraz więcej nut zapachowych i wybieracie te, które chcecie mieć w swoich perfumach. Dostałam więc słój z zapachem, który miał imitować siano, które bardzo chciałam mieć w swoich perfumach. Niestety to siano, które dostałam, według mnie pachniało migdałami. No więc już jedna nuta odpada. Jako kolejną nutę chciałam zawrzeć kwiat lipy. Tylko że kwiat lipy w interpretacji Mo61 to jest taki kwiat lipy bardzo zielarski, trochę jak kwiat lipy zasuszony w herbatce ziołowej, a ja raczej miałam w głowie taki świeży, kwitnący, słodki kwiat lipy. No więc znowu kolejna nuta, która odpadła. Potem pomyślałam, że fajnie byłoby mieć coś z różą, która jest moją ulubioną nutą perfumową i poprosiłam o zaskoczenie mnie jakąś różą. Niestety wszystkie te róże, które dostałam do powąchania, były różami, które ja już znam, więc nie było tutaj elementu zaskoczenia, którego oczekiwałam. Znów nuta różana poszła na bok. I wtedy pomyślałam sobie, jakie to jest szalenie ciekawe i trudne zadanie perfumiarza stworzyć właśnie taką nutę, jaką ma się w głowie. No bo jeżeli ktoś mówi, hej, te perfumy pachną różą,
No i właśnie, i każdy z nas wyobraża sobie tę różę inaczej. Ja mogę mieć w głowie na przykład różę z udem, ktoś może mieć w głowie różę herbacianą, ktoś inny różę zasuszoną, ktoś inny drzewo różane, które pachnie jeszcze inaczej. I jakie to jest ciężkie zadanie perfumiarza, wyczarować właśnie takie perfumy, jakie chce się mieć i przełożyć ten koncept z głowy do buteleczki. I w tym momencie też pomyślałam, że przyjście z gotowym takim przepisem na swoje własne perfumy to nie jest najlepsza droga tworzenia perfum w MO61, bo to, co ja mam w głowie, według MO61 może być czymś pachnącym inaczej. Stwierdziłam, że zmieniam koncepcję. To będą zupełnie inne perfumy i powiedziałam do pana, który mi pomagał, przynieś mi najdziwniejsze, najrzadziej używane nuty, które macie tylko w posiadaniu. No i tak też się stało. Te perfumy są takim szalonym snem perfumiarza. Są tam bardzo szalone nuty, które jednak grają bardzo perfumeryjnie, noszalnie, choć wydźwięk mają bardzo, bardzo niszowy. To tyle o samym procesie tworzenia perfum. A wyglądają te perfumy tak. One są zapakowane w taki pojemnik, który się wysuwa i mamy tutaj nasz zapach. Mój zapach nazwałam szaloną nazwą 01 i tę nazwę wybija się tutaj na etykiecie perfum. Tu jest właśnie moja nazwa, moich perfum. Nie jest to jakaś szalenie oryginalna nazwa perfum, ale pomyślałam, że ten cały proces tworzenia perfum tak bardzo mi się spodobał i efekt końcowy tak bardzo mnie zaskoczył i również mi się spodobał, że chciałabym jeszcze przyjść do MO61 i stworzyć jeszcze jakąś inną kompozycję. Dlatego to będzie 01, a moją kolejną kompozycją będzie 02. Jeżeli tak się stanie, to na pewno zrobię o tym też film na tym kanale. A teraz może o tym, jak te perfumy pachną. Gdyby te perfumy miały swoją stronę na Fragrantice i była tam taka piramida zapachowa tych perfum, to jeżeli chodzi o nuty głowy, to mielibyśmy tutaj tylko jedną nutę, figę. W pewnym momencie tworzenia zapachu zostałam zapytana o to, czy chciałabym mieć w swoich perfumach coś owocowego. I ja tak zaczęłam się zastanawiać, co owocowego mogłabym chcieć w tych moich perfumach. I wtedy położono przede mną słój z figą. I pomyślałam, dobra, próbujemy figę. I ta figa według MO61 okazała się tak niesamowicie piękna. To jest taka nuta, która jest bardzo soczysta, niemal musująca, owocowa, odrobinę zielona, ale naprawdę przepiękna, żywa, taka jadowicie wręcz owocowa, co bardzo mi się spodobało i pomyślałam, że to jest ta nuta, którą na pewno chciałabym mieć w perfumach i to jest nuta, która na początku najmocniej wybija się w tych perfumach. Jeżeli chodzi o nuty serca, to mamy ich troszkę więcej. Ten zestaw na pewno otwiera zapach, który został opisany jako proch strzelniczy. Proch strzelniczy to jest taka nuta, którą zainspirowałam się po wąchaniu w tym samym tygodniu perfum od marki Beaufort, która w swoim asortymencie ma większość zapachów z zawartością prochu strzelniczego. Ten zapach prochu strzelniczego może być różny. Tutaj jest taki bardzo głęboki, trochę ostry, metaliczny, ale też z dodatkiem drewna. No bo właściwie z tego składa się proch strzelniczy. I takim właśnie, powiedziałabym, klasycznym prochem strzelniczym jest ten, który zawiera się właśnie w tych perfumach. Proch strzelniczy pojawia się dosyć szybko i podbija tę figę, dodaje jej głębi, dodaje jej takiego zapachu, takiego sznytu bardziej brudnego, trochę metalicznego, trochę drewnianego, ciemniejszego. Gdybyśmy mieli opisać ten początek tych perfum kolorami, to na pewno początek byłby jadowicie zielony, a potem wraz z rozwojem zapachu i wraz z pojawieniem się prochu strzelniczego, ten jadowity zielony kolor przychodziłby w bardziej ciemny zielony i ta zieloność stawałaby się coraz ciemniejsza. Kolejną nutą, którą mamy tutaj w tym środkowym segmencie perfum, oprócz prochu strzelniczego jest też bez.
I bez to jest ta nuta, która została ze mną od początku, bo ta interpretacja bzu Mo61 bardzo mi się spodobała, więc też została w moich perfumach. Bzu bardzo mocno tutaj nie czuć, on raczej dodaje czegoś takiego przestrzennego, sprawia, że połączenie prochu strzelniczego i figi jest takie bardziej przestrzenne, to połączenie oddycha, nie jest przytłaczające i dlatego też ta nuta jest tutaj bardzo potrzebna w tym zapachu. Kolejną dziwną nutą, którą mamy tutaj w środku, jest dziegieć brzozowy. Po angielsku ta nuta nazywa się bychta, a po polsku po prostu dziegieć brzozowy. To jest taka nuta, która według Mo61 pachnie trochę zielono, trochę drewnianie i bardzo, bardzo ciężko i oleiście. I to nadaje kolejnych takich akcentów zielonych, ale takich bardzo oleistych do tej figi i do tego bzu i do tego prochu strzelniczego. Jeżeli chodzi o nuty bazy, to tutaj sytuacja mocno się zmienia, bo te perfumy z takich ciemnozielonych zmieniają się w ciemno-rudobrązowe. A to za sprawą dwóch nut, które mamy tutaj w podstawie. A tymi nutami są tytoń i cywet. Tytoń to jest taka nuta, o której ja myślałam, że będzie wytrawna, trochę zielona, zasuszona. Tymczasem Mo61 serwuje nam tytoń bardzo słodki, ulepny i niesamowicie piękny, więc stwierdziłam, że to jest też nuta, którą chcę mieć w swoich perfumach. Cywet natomiast to jest zaskoczenie, bo nie przypuszczałam, że tak bardzo spodoba mi się właśnie cywet, no a jednak tak się stało. I cywet tutaj w tej podstawie czuć najbardziej. Muszę powiedzieć, że przez ten cywet to nie są perfumy do noszenia zimą. Dlatego, że w zimnym powietrzu cywet na mojej skórze wybrzmiewa bardzo kwaśno i nie podoba mi się ten efekt. Natomiast noszony w ciepłych pomieszczeniach w zimie dał się pięknie rozwinąć na skórze i te perfumy są na mnie lekko słodkie w zakończeniu i ten cywet w połączeniu z tytoniem daje taką piękną, okrągłą, delikatnie słodką, a delikatnie animalistyczną nutę. W zakończeniu mamy też jeszcze jeden składnik, który nazywa się Take Me to Church i jest po prostu takim kościelnym kadzidłem, bardzo podobnym do tego głównego motywu z perfum Avignon od Comme des Garçons. To kadzidło nie jest mocno wyczuwalne w tych perfumach. Raczej daje takie delikatne smużki pod koniec, zwłaszcza już przy samym dogasaniu zapachu, czuć odrobinę to kadzidło i czuć te delikatne smużki gdzieś w tle. Podsumowując, stworzyłam perfumy dziwne, niespotykane, bardzo specyficzne i bardzo niszowe w wydźwięku. I to też potwierdził mój partner, bo kiedy zapytałam go, jak według niego pachną te perfumy, powiedział, że nie wie, bo nigdy czegoś takiego nie wąchał. I właśnie o taki efekt mi chodziło. Takich perfum dziwnych, niespotykanych, ale też w 100% noszalnych. To jest unisex, ale myślę, że delikatnie skłania się w stronę męską. I też cieszę się, że stworzyłam sobie takie perfumy dla siebie i pod siebie. Dlatego, że to są perfumy, które nie wejdą do szerokiej dystrybucji. Nie muszę się martwić, czy polubią je odbiorcy. Nie muszę się martwić o sprzedaż. Nie muszę się martwić o to, czy to będą perfumy dobrze odebrane, czy nie, bo po prostu są to perfumy moje, mogłam popuścić wodze fantazji. Tych różnych nut zapachowych Mo61 jest cały ogrom, więc na pewno znajdziecie coś, co Wam się spodoba. Mi spodobały się akurat te dziwne nuty. To nie jest też tak, że podobały mi się wszystkie dziwne nuty, bo dostałam na przykład do powąchania atrament i ten bardzo mi się nie spodobał. Och, jak powąchacie te perfumy z korka, to najbardziej czuć proch strzelniczy i figę. I ta nuta gdzieś mi cały czas towarzyszy w moim życiu, bo te perfumy na mojej skórze są bardzo długotrwałe, to jest więcej niż dzień. Drugiego dnia już raczej czuć tylko cywet i trochę tytoniu i trochę tego kadzidła. Mają też bardzo dobrą projekcję, choć nie są to perfumy krzyczące. Na mnie te perfumy są idealne, bardzo mi się podobają, chociaż chyba nie byłby to hit sprzedaży w perfumeriach. Może niszowych, ale raczej
wątpię w taki obrót rzeczy. Raczej uważam, że to są perfumy takie do noszenia tylko dla bardzo specyficznych, dziwnych osób o dziwnych upodobaniach, czyli na przykład dla mnie. I to już tyle o moich własnych perfumach, które stworzyłam z marką Mo61. Ponieważ każdy może stworzyć takie perfumy, to dajcie mi znać, czy wy też próbowaliście kiedyś stworzyć własne perfumy. Jeżeli tak, to jak wam to wyszło, jaki zapach stworzyliście, dajcie mi o tym znać na dole w komentarzu. Jeżeli jeszcze się wahacie, czy chcielibyście takie perfumy stworzyć, to absolutnie z całego serca wam polecam, bo to jest niesamowite doświadczenie. Dla mnie to było ogromne przeżycie i jeszcze długo potem plątał mi się język i trzęsły mi się ręce, bo tak bardzo to wewnętrznie przeżyłam. Więc te reakcje mogą tylko potwierdzić fakt, że było warto i ja was serdecznie zachęcam, jeżeli tylko możecie, to stwórzcie właśnie sobie takie własne swoje perfumy. A na razie się z wami żegnam, dziękuję za dziś i do zobaczenia w kolejnych pachnących odcinkach. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!